Lifehacking podcast czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jeśli jesteś freelancerem lub przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem czy płatnym zabójcą, ten podcast jest dla ciebie. Jestem Ludwik Siadlak i zapraszam cię do dzisiejszej audycji. Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Life Hacking Podcast chciałbym z Tobą porozmawiać o ściemnianiu. O naszym własnym ściemnianiu, być może Twoim własnym ściemnianiu, dlatego że kiedykolwiek czytasz jakiekolwiek, nie wiem, oferty, szkoleń, oferty jakiejś aplikacji, szczególnie takich aplikacji, nie wiem, do ćwiczeń w domu, w zakresie, czy w pieleszach domowych, czy też czytasz o e, opinie, czy też reklamy, Aplikacji do nauki języków. One zawsze ci mówią, o, wystarczy tam 15 minut dziennie i w ogóle osiągniesz mega sukcesy, i tak dalej. Generalnie bardzo dużo różnych tego rodzaju właśnie ofert. Opiera się o tą obietnicę, że wystarczy 15 minut dziennie i twoje życie się może diametralnie zmienić. No i teraz oczywiście jesteśmy, ze względu na to, że jesteśmy bombardowani, przyzwyczajani do tego, że te oferty po prostu są, ich jest dużo i tak dalej, i tak dalej. No to można się jakby zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, żeby o, o takich ofertach mówić i, i, um, i, i ufać im, skoro one są wszędzie. A jakby nawet jak zainstalowaliśmy taką aplikację, to może nasze życie nie do końca się zmieniło. Natomiast chciałbym, żebyś. Spędził, spędziło chociaż chwilę nad tym, żeby popatrzeć na tym, jak wygląda tutaj matematyka. Dlatego, że jeżeli pomyślisz sobie o 15 minutach w ciągu dnia i teraz te 15 minut przemnożone przez powiedzmy 7 dni, to mamy półtorej godzinki z kawałkiem to już jest jakiś odcinek czasu, ten kwadrans dziennie. Natomiast w momencie, kiedy ekstrapolujemy sobie to na cały rok, to mamy prawie 5,5 tysiąca minut. Te 5,5 tysiąca minut, to podzielone przez 60, to jest dokładnie 91 godzin. Teraz 91 godzin, to już jest kawałek czasu, dlatego że nawet jeżeli byśmy sobie to Rozłożyli na dni pracy, to to są darmowe dwa tygodnie. I teraz, jak sobie teraz te dwa tygodnie przyłożysz do tego, że okej, okay, no czasem mi się zdarza tam, nie wiem, postać w yy, kuchni, bo włączyłem sobie wodę na herbatę, czy zaparzałem kawę, i zostałem wciągnięty w TikToka, Instagrama, Facebooka, czy cokolwiek innego, i sobie po prostu z kciukiem skrolowałem przez te przez ten kwadrans, tak? Być może zdarza mi się to siedząc na toalecie. Bum, sobie scrolluję i scrolluję. O kurczę, już kwadrans minął. To teraz jak sobie dodamy tu kwadrans, tu kwadrans, tu kwadrans. To niekoniecznie jest kwadrans dziennie. Czasem może nam się to zdarzyć dwa razy. Czasem niektórym z nas może się to zdarzyć trzy razy dziennie. Natomiast gdybyśmy tylko raz dziennie mieli taką, taki wypadek, a być może tu mamy 7 minut i tam mamy 7 minut. Być może mamy 5 minut, 5 minut i 5 minut takiego bezmyślnego scrollowania, które nas być może w ogóle nie rozwija. To teraz jakby wziąć znowu te 91 godzin, i popatrzeć sobie na naj, najbardziej aktualny research dotyczący tego, w jaki sposób my, jako ludzie dorośli, czytamy, to średni czas czytania to jest. Do niedawna jeszcze to było 300 słów na minutę, takiego sprawnego czytania. W tej chwili ten czas się trochę zmniejszył i to jest, to jest 238 słów na minutę. Tyle z taką prędkością średnio czytamy. Teraz jeżeli słuchasz tego podcastu, to mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że nie tylko masz nieco szersze pole uwagi niż tylko i wyłącznie te 15-30 sekund scrollowania TikToka, ale jednocześnie też czytasz książki, o których przecież niejednokrotnie mówiliśmy i w tym podcaście, i też na łamach trenerskiego życia w obrazkach. Więc być może czytasz nieco szybciej niż przeciętny człowiek. I teraz, jeżeli czytasz właśnie z tą prędkością, yy, nawet bardzo wolno 220-200 słów na minutę, to te 91 godzin, które w ciągu roku mógłbyś, mogłabyś nazbierać, Zamiast skrolując, to właśnie przeczytając dosłownie kilka stron, te 5 minut tu, 5 minut tam, 5 minut tam w ciągu roku przy najwolniejszym czytaniu przeczytasz 15 dodatkowych książek. To Też 15 książek, które być może stoi u ciebie na półce od dłuższego czasu i nigdy nie miałeś, nie miałaś tego momentu tej wolnej przestrzeni w głowie, albo tak sobie to tłumaczyłeś czy tłumaczyłaś, żeby po prostu usiąść i te książki przeczytać. 15 książek w ciągu roku, jeżeli czytasz sprawniej, albo jeżeli po prostu czytasz szybko, tym bardziej, jeżeli czytamy literaturę non-fiction, czyli taką literaturę, która jest dotyczy biznesu, dotyczy literatury poradnikową, konkretną, która dostarcza nam pewnych konkretnych mechanizmów, rozwiązań, techniki, sposobów na to, żeby pewne problemy rozwiązywać. No to w tym momencie, tym bardziej jesteśmy w stanie narzucić jakieś tempo i sobie skanować te elementy, które są dla nas mało interesujące, przechodzić dalej, to przy tempie 300 słów na minutę jesteś w stanie w ciągu roku przeczytać 30 dodatkowych książek. No i teraz, jeżeli przeczytasz 30 dodatkowych książek w ciągu roku, to zawińmy z powrotem do tej obietnicy, którą składają wszystkie te oferty yy, aplikacji, które w ciągu, wystarczy 15 minut dziennie, żeby zmienić swoje życie. No, może faktycznie tak. Tylko, że tania dopamina to, że ja sobie przeskroluję TikToka i nie muszę w tym czasie nic robić, muszę zapłacić pewną cenę. Chyba Jim Ron, do którego też tutaj już niejednokrotnie się odnosiłem, on zawsze powtarzał, że y, musimy zapłacić jakąś cenę. I teraz, albo zapłacimy cenę teraz za naszą dyscyplinę, albo później zapłacimy cenę za nasz żal. I to, że będziemy żałować tego, że tej dyscypliny wcześniej nie mieliśmy. Pytanie, którą cenę chcesz zapłacić? Czy teraz zainstalować sobie jakąś prostą aplikację w telefonie? Na przykład yy, aplikację Books, jeżeli masz, yy, jeżeli masz urządzenie Apple. Żeby mieć dostęp do jakiejś książki, zamiast scrollować bezmyślnie tego TikToka, przeczytać jedną, dwie, trzy, pięć stron tekstu. I tego tekstu, który. Po wyborze fajnej książki, na przykład na Goodreads, na przykład na Lubimy czytać, który, którego treść będziesz mógł, mogła natychmiast wdrożyć w życie. No to jeżeli będziesz to robić codziennie, bo tu masz 5 minut, tam masz 5 minut, tu masz 3 minuty, tu masz 2 minuty i już ci się te 15 minut w ciągu dnia zebrało, nagle po roku jesteś 30, 30 książek do przodu. Jeśli chodzi o Twoją wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy, tym bardziej czytając w takich małych odstępach, zamiast twierdzić, OK, ja sobie teraz siądę i przez 8 godzin na przykład przeczytam całą książkę, będę sobie robić jakieś tam przerwy, tutaj kawka, tu herbatka, tu jakiś spacer z psem, czy nie z psem, i po 8 godzinach mam przeczytaną książkę. A może 15 minut? Hej, fajna idea, bum, wdrożę to, może to zacznę dokumentować. Zacznę pisać o tym, kurczę, ale mega fajną ideę przeczytałem właśnie w tym momencie na w takiej książce. Boom, napiszę na ten temat tweeta chociażby, albo najfajniejszy cytat z tej książki, po prostu sobie zrobię z niego screenshota i to ten cytat wrzucę na swój Instagram, po to, żeby ludzie, którymi się otaczam, żeby wiedzieli, hej, to jest partner do rozmowy. To jest partnerka, z którą mogę porozmawiać na temat literatury. Literatury faktu, literatury non-fiction, literatury psychologicznej, literatury biznesowej, literatury rozwojowej, być może literatury pięknej, jeżeli wrzucisz przepiękny wiersz Asnyka na przykład. Na ten swój Instagram. Więc do tego Cię bardzo gorąco zapraszam, bo mimo tego, że mamy to wyświechtane, to, tę wyświechtaną obietnicę, że 15 minut dziennie zmieni Twoje życie, to jak sobie popatrzymy na zwykłą matematykę, to faktycznie te 90 godzin w ciągu roku możemy te dwa tygodnie darmowego czasu, możemy naprawdę bardzo fajnie. Spożytkować, a w międzyczasie jako rozrywkę y, nakarmić się fajną, ciekawą i nieco droższą dopaminą niż tą, którą jest y, skrolowanie nieco bezmyślne. Yy, mm, naszych mediów społecznościowych. Więc do tego cię bardzo gorąco zapraszam i słyszymy się już w następnym odcinku Lifehacking Podcast. Dzięki, do usłyszenia i cześć. To był Lifehacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych metod osiągania swoich celów. Jestem Ludwik Siadlak i raz jeszcze chciałbym ci podziękować za dzisiejszą uwagę i jednocześnie od razu zaprosić cię do kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz otrzymać krótkie powiadomienie, kiedy zostanie on opublikowany, wejdź na stronę lifehackingpodcast.pl i mi swojego maila. Dzięki, do usłyszenia i cześć. cześć.